Witam bardzo serdecznie, Adam Korol, minister sportu i turystyki. Panie ministrze, cel wizyty w Malborku? My tutaj wspólnie z senatorem Leszkiem Czarnobajem jesteśmy nie tylko w Malborku, ale i byliśmy w Kwidzynie, byliśmy w Sztumie. Ja wizytuję obiekty sportowe, na które Ministerstwo Sportu i Turystyki dało dofinansowanie, więc byliśmy tutaj na ośrodku w Osirze przed chwilą i wydaje mi się, że bardzo dobrze wydane publiczne pieniądze, bo obiekt wspaniały. A co cieszy mnie najbardziej, że obiekt wielofunkcyjny, nie tylko doskonałe boisko do gry w piłkę nożną, ale przede wszystkim wspaniała bieżnia certyfikowana, bieżnia lekkoatletyczna, bieżnia certyfikowana, na której można z najwyższej rangi zawody rozgrywać. A co z halą przy szkole SP3? Rozmawialiśmy na ten temat z władzami miasta. Jeżeli pojawi się jakiś konkretny projekt, oczywiście ten projekt będziemy rozpatrywać. My mamy taki model finansowania, część daje samorząd, część daje marszałek i część daje Ministerstwo Sportu i Turystyki, więc jeżeli taki projekt się pojawi, a wnioski będziemy na pewno rozpatrywać na początku roku, bo wtedy pojawiają się pieniądze i wtedy rozpatrujemy wszystkie wnioski w tych procedurach naszych konkursowych. Więc jeżeli taki wniosek się pojawi, na pewno do niego będziemy się przychylać. Pokazywaliśmy ministrowi to, co już realizujemy, więc pokazywaliśmy budynek, rozpoczęcie inwestycji na ulicy Toruńskiej, ale głównie chcieliśmy zaprezentować to, o co będziemy aplikować w przyszłym roku, czyli budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3. Przedstawiliśmy wizualizację, którą już posiadamy, omówiliśmy kwestie związane z projektem, no i również współfinansowaniem przez ministerstwo. Więc w maju prawdopodobnie będziemy aplikować o uzyskanie środków z funduszy Ministerstwa Sportu. Ile trzeba pieniążków na budowanie tej sali? To myślę, że w granicach 5 milionów. W tej chwili takie są kosztorysy. Ile miasto na to musi wyłożyć? To zależy, jaki poziom dofinansowania otrzymamy. No jest to w granicach albo 25%, może 30%, ale trudno w tej chwili wyrokować, ile może być te dofinansowanie. Panie burmistrzu, dobrze rozumiem, że budowa sali przy szkole nr 3 to będzie priorytet w przyszłym roku? To znaczy priorytet, no jeden z priorytetów, na pewno będziemy starać się tutaj aplikować i mamy nadzieję, że uda nam się to dofinansowanie uzyskać. Chcemy, mając takie, a nie inne środki finansowe w budżecie, chcemy, żeby każda ta złotówka w budżecie przyprowadziła, jeszcze przyniosła jakieś dofinansowanie z zewnątrz, no bo to jest najlepsze wydawanie pieniędzy. Przed chwilą rozmawiałem z senatorem Czarnobajem. Senator Czarnobaj powiedział, że ta sala na pewno powstanie. No mam nadzieję, że po wyborach nie zapomni o tej deklaracji i rzeczywiście pomoże nam w uzyskaniu dofinansowania. Jakie wrażenie na ministrze zrobił obiekt na Toruńskiej? Bardzo, jeżeli chodzi ten obiekt dla naszego miasta, no to minister ocenił, że jest to naprawdę obiekt rzadko spotykany w takim mieście o już tej wielkości i tym poziomie, natomiast rzeczywiście brakuje tego jednego obiektu, który w tej chwili realizujemy, czyli obiektu szatni, siłowni i miejsc dla klubów, jak gdyby. Powiem, ostatnie moje pytanie związane jest z kąpieliskiem przy rzece Nogat. Dość dużo widzów naszej telewizji pyta się, dlaczego nie można zrobić czegoś takiego, jak jest w Sztumie nad jeziorem, żeby jakiś wysypać tam piasek, pogłębić wszystko, te wszystkie roślinki tam, pozbyć się tego. Czy nie idzie coś z tym zrobić? No oczywiście idzie, natomiast niestety z rzeką jest trochę trudniej niż z jeziorem i stąd pewnie takiego efektu jak w Sztumie trudno będzie uzyskać na kąpielisku rzecznym. Oczywiście przymierzamy się do przyszłego sezonu, myślimy jak to uatrakcyjnić, żeby rzeczywiście to kąpielisko spełniało swoją rolę, ale na pewno jest o wiele trudniejszy realizacja niż nad jak gdyby stojącym akwenem, jakie jest jezioro. Ale też jest jakieś plany. No mamy plany tutaj przy budżecie, będziemy o tym dyskutować, żeby rzeczywiście w przyszłym roku to kąpielisko żyło. No jeżeli będziemy mieli podobne lato jak w tym roku, to rzeczywiście jego potrzeba jest duża. Celem wizyty w Malborku jest to, abyśmy zobaczyli po pierwsze, jak wygląda kwestia bazy sportowej. Ja oczywiście ją znam, bo jestem tutaj częstym gościem, ale udało mi się poprosić pana ministra Korola, aby zobaczył. To jest
to, co dzisiaj, czym Malbork dysponuje, a druga rzecz jest jeszcze ważniejsza. A mianowicie Malbork ma swoje określone plany dotyczące następnych inwestycji, czy to budowa hali sportowej przy szkole numer 3, czy rozbudowa szatni na obiekcie sportowym Mosiru, która jest już realizowana, która jest finansowana przez pana ministra i ministerstwo. I to jest główny cel wizyty. Jak zwiększyć bazę sportową, jak ją udoskonalić, jeśli chodzi o stan techniczny i wyposażenie, bo to, co jest ważne dzisiaj również dla każdego miasta w Polsce. Ludzie chcą dzisiaj mieć również świetną bazę sportową dla wypoczynku i to jest główny cel. Uda się zrobić tą salę, czy nie uda? Ona musi być wykonana, dlatego że tak prawie ponad 400 dzieci. Obejrzeliśmy piękną wizualizację. Jest program, że tak powiem, użytkowy. Jest robiony cały projekt techniczny, więc trudno sobie wyobrazić. Ja oczywiście zadeklarowałem i będę tutaj wspólnie z panem ministrem wspierali to, co dotyczy podjęcia decyzji o wsparciu finansowym tej hali, gdyż 500 dzieci, jedyna hala sportowa w tym miejscu, ona po prostu musi być zrealizowana. Piotr Sadowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Malbork. No przede wszystkim chcieliśmy ministrowi pokazać, jak funkcjonuje sport i rekreacja w Malborku, a jednocześnie no, prosić go o parę ciepłych słów, czytając lobowanie, w sprawie naszych inwestycji, które bądź realizujemy, bądź chcemy zrealizować w Malborku w przyszłości. A co z ulicą parkową i co z zespołem na parkowej? Znaczy myślę tak, w miarę możliwości obiekt przy ulicy Toruńskiej nam pięknieje, czyli w tym momencie piętę achillesową tego obiektu, czyli zaplecze socjalne wykonujemy. Myślę, że za rok będzie już służyło sportowcom. Czeka nas tam jeszcze realizacja trzeciego boiska treningowego dla dzieci, takie już niepełnowymiarowe, ale trawiaste z trawą naturalną, więc myślę, że tam dokończymy myślę w przeciągu 2-3 lat ten obiekt. Natomiast przy ulicy Parkowej jest to obiekt typowo turystyczno-rekreacyjny, z bazą noclegową. No nie ukrywam, że projekt zespołu basenów cały czas mamy w pamięci i staramy się jakby zorganizować finansowanie tej inwestycji. Tak? Myślę, że tutaj niskie oprocentowanie w bankach nas też, że tak powiem, skłaniają do tego, żeby przeanalizować tę ofertę pod kątem no, opłacalności. Ja wiem, że ta opłacalność może być na poziomie zerowym albo z niewielką dopłatą, ale myślę, że w Malborku jak najbardziej drugi basen pływacki jest niezbędny. A przy okazji część rekreacyjna, która pozwoliłaby nam, że tak powiem, zarobić do tego basenu pływackiego, bo sam basen pływacki pewnie na siebie by nie zarobił, natomiast część rekreacyjna, owszem, tak, przy kilkuset tysiącach turystów i odwiedzających Malbork rocznie, mamy też nadzieję, że oprócz społeczności powiatowej, bo zarówno każda gmina by korzystała z tego basenu w powiecie, jak i przyjeżdżający gości, pozwoliłyby na zbliżenie się do rentowności tego obiektu, ale nie zapominajmy, że każdy rok dłużej życia mieszkańca naszego kraju, powiatu, generuje też zyski dla kraju, tak, i to jest też policzalne, tak, to też jest pieniądz, oczywiście nie bezpośrednio w kieszeni, ale przekłada się to na zdrowie, na dłuższe życie, na płacenie dłużej podatków, na pracę dłużej, więc to są takie niepoliczalne, ale bardzo wysokie koszty i też pod tym kątem trzeba to na to patrzeć. Tak, już pomijając otyłość dzieci, młodzieży, tak, na którą trzeba reagować bezpośrednio i teraz, a nie za kilkanaście lat. Szkoda, że nie udało się pana ministra zaprosić do Osiru na rolkowisko dzisiaj mistrzostwa, tak? Kilkaset osób tam było. To znaczy tak, no mieliśmy taki plan, ale napięty terminarz niestety nie pozwolił tutaj panu ministrowi zaglądnąć tam. Pochwaliłem się, że dzięki trenerowi kajakarstwa, panu Sławkowi Nawrockiemu, mamy hokej w Malborku. To on tylko tak się uśmiał. Dobrze. Natomiast się cieszę, że obiekt jest wykorzystywany. Przejęliśmy organizację tego typu turniej od Gdańska. Zrobiliśmy jeden w czerwcu, drugi we wrześniu. Przyjeżdżają sportowcy, nawet z daleka, bo ze Szczecina zespół przyjechał, który śpi też tutaj na naszych obiektach, tak, dwa noclegi z żywieniem, to wszystko jakby generuje dodatkowe przychody i się cieszymy, tak, bo jak się dzieje coś na obiektach, to jest to pożytek dla bezpośrednio dla naszego miasta. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.